Bartek Jarmoliński jest jeden bardziej interesujących młodych artystów pracujących w Łodzi. Tutaj pokazujemy wystawę pod tytułem Panaceum, ale ona zawiera, ta wystawa, kilka innych jeszcze cykli, również bardzo interesujący cykl organika, taki penetrujący jak gdyby wnętrze człowieka z łacińskimi opisami i film Wstyd oraz dwie dokumentacje performance, Carte Blanche i Fakt. Bartek Jarmoliński kończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej. Teraz jest doktorantem na Uniwersytecie imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Udało nam się wydać katalog, który towarzyszy wystawie. Myślę, że to też jest ważna rzecz dla młodego człowieka, żeby też jak w tym sensie go promować. Także gorąco zachęcam do wizyty. Wystawa potrwa 4 tygodnie, także proszę na Pomorską 73. Myślę, że tematy i problemy poruszane przez artystę są na tyle aktualne. Tym bardziej, że on jak gdyby kategoria estetyczna jest drugorzędna. To najważniejszy jest problem, najważniejszy jest to, co rzeczywiście artystę interesuje. A są to rzeczy niebłahe, chociażby w kontekście pewnych zdarzeń, jak chociażby ostatnio wielkie kontrowersje wokół uchwały Sejmu o przemocy w rodzinie czy przemocy wobec kobiet. Także to jest taki znak zapytania, jak gdyby, który jest dosyć ważny, w takim rozwichrzonym również obecnie, nie mającym jak gdyby głównej idei społeczeństwa polskiego. Ja właściwie pokazuję tylko. Wydaje mi się bardzo istotny aspekt tego, że mężczyzna nie musi być jednoznacznie zdefiniowany i nie musi mieć cech tych, które są powielane i są właściwie standardem istniejącym od wieków w naszej kulturze. I to samo odnosi się do kobiety, ale akurat mówię o mężczyznach, dlatego że jestem mężczyzną i ten temat jest mi, jest dla mnie zdecydowanie istotniejszy, jest mi bliższy. Ale czy jest potrzeba jednoznacznie definiowania płci? No właśnie, żyjemy, jak powiedziałeś, w XXI wieku i chyba człowiek, pomimo już jeszcze nie znaleźliśmy lekarstwa na nowotwór, ale rozwijamy się i technologia właściwie jest coraz doskonalsza, tylko myślę, że ten proces powinien również następować w związku z naszym myśleniem i postrzeganiem drugiego człowieka. Albo może żeby niekoniecznie wpływać na ograniczenie drugiego człowieka i pozwolić mu żyć w taki sposób, w jaki on chce swoje życie przeżyć. No ja odniósłbym się tutaj raczej do specyfiki, do sytuacji polskiej bardziej niż w skali globalnej. I myślę, że pod wieloma względami tutaj to poczucie wolności no jest, myślę, bardzo ograniczone, głównie poprzez myślę fakt, że jesteśmy krajem bardzo katolickim i w dużej mierze to, co nakazuje nam Kościół jeszcze cały czas, jest dla bardzo wielu wyznacznikiem moralności i sposobów, w jaki mamy żyć. A dwa, sytuacja ekonomiczna, która jest nierozerwalnie związana przecież z poglądami, prawda, bardzo wielu osób. I tutaj no niestety to idzie w parze i myślę, że to jest jeszcze proces, który potrwa parę lat, zanim się to wszystko pozmienia i dojdziemy do standardu, powiedzmy, Europy Zachodniej. A z taką przynajmniej mamy aspirację się porównywać, prawda? To jest sposób dosyć metaforyczny, ale pokazuje tak naprawdę na przykład tym cyklem kolaży Panaceum, właściwie w takiej wersji skrótowej, koleje życia człowieka i ten duży kontrast pomiędzy tym, w jaki sposób żyjemy i na co tracimy zdrowie, i tak naprawdę myślę, że średnia wieku w Polsce z czasem jest dłuższa, ale i tak nie jest szczególnie długa, porównując się z krajami Zachodu, ale leki, czyli to, co wspomaga, to nieznalezione panaceum na przedłużenie życia i na wszystkie nasze bolączki, rozterki, rozczarowania, wypływające właśnie z faktu, w jakich żyjemy realiach i niezgody na wielu rzeczy. Właśnie, czy jest na to panaceum? Ja uważam, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie. Być może każdy z nas może znaleźć w sobie jakieś bardzo istotne rzeczy, które wpłyną na naszą lepszą kondycję i na to, że może będziemy bardziej odporni na informacje z zewnątrz lub też na to, co robią z nami politycy, jak wielki wpływ mają na łącznie z płaceniem podatków i tak dalej, na naszą realność. Ale tutaj nie dałbym jednoznacznej odpowiedzi.
to jest jakby zaznaczenie tego problemu, ale jednoznacznej odpowiedzi nie udzieliłem i myślę, że nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie odpowiedzieć. Tutaj są dwie projekcje, które składają się na dokumentację performance. Jedna to jest wideo fakt. Ono odnosi się do siły mediów, które mogą wpłynąć bardzo pozytywnie lub też bardzo negatywnie na budowanie wizerunku człowieka. I tutaj zaznaczam jakby w tym też właściwie proces oddzielania ważnych informacji od informacji bardzo miałkich, które właściwie powodują dużo większy kocioł i mętlik niż wprowadzają jakikolwiek ład i porządek. Drugim z filmów jest performance Carte Blanche. On odnosi się do zjawiska homofobii, jaką mamy w Polsce. Myślę, że to zjawisko jest ciągle bardzo widoczne. I w tym właśnie performance właściwie postawiłem widzów przed koniecznością opowiedzenia się, jaki do tego mają stosunek. Prowokujesz, czy pokazujesz ludziom pewne zjawiska? Pokazuję, prowokując. Jaka jest rola sztuki? Przede wszystkim ma wpływać na polepszenie jakości naszego życia, na zrozumienie drugiego człowieka, na otwarcie się na drugiego człowieka, bo myślę, że wszyscy jesteśmy jednym ogniwem, gdzie jedno bez drugiego nie istnieje. Właściwie nie ma możliwości funkcjonowania, więc uświadomienie sobie tego, że żyjemy jednak w dużej społeczności zbiorowej, a nie jesteśmy tylko pojedynczymi jednostkami, wokół których kręci się cała kula ziemska i cały kosmos, jest bardzo istotne.